Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, to jest kolejny odcinek z opowieści Zedori, edycja cesarska. Skończyliśmy tutaj ostatnio, nie robiłem nic poza odcinkiem, nie tłukłem nic, nie zabijałem nic, trudno. Będziemy i tak prawdopodobnie zwiedzać miasto, bo strzelam, że to jest spora lokacja, tak mi się przynajmniej wydaje. No i chcę to tak dobrze zrobić, tak wiecie, tak zwiedzić, tak porządnie, tak sercem od serca. Dzisiaj ogarnąć wszystko o Jak się koleś dziwnie nazywa? Oj, starzy musieli mieć poczucie humoru, nie? Jeszcze ci taki kapelusz dali? Śmiechom nie było końca w domu, na pewno. Cefeus Damaskinos. Witajcie rycerze w mieście Belwik. Nazywam się Cefeus Damaskinos, jestem namiestnikiem tego miasta. Wasi towarzysze, mistrz Emanuel i oficer Heron już tu są. Zostałem przez nich poinformowany o waszym przybyciu. Witaj, panie. Skoro był u ciebie mistrz Emanuel, wiesz po co tu jesteśmy? Nie, wiem tylko, że przychodzicie od cesarza. Jedyne co zrobiłem, to poinformowałem straż, aby nie czyniła wam żadnych przeszkód. Jeśli będziecie potrzebowali jakiejkolwiek pomocy, przyjdźcie do mojego pałacu. Mistrz Emanuel powiedział mi też, że trudnicie się walką najemną. Zajmuję się organizowaniem takich spraw. Jeśli będziecie panowie chcieli wiedzieć, co dzieje się w mieście, przyjdźcie do mnie. Okej, miłe powitanie. Także możemy sobie teraz już zacząć badać, co tu się dzieje. To jest, widzę, taka fortaca troszeczkę. Takie obudowane murami coś. Jakiś bastion, takie... No miasto, ale obudowane murami. Co sprawia, że będę mógł sobie łazić wokół, no, znaczy w środku tych murów, nie? Nie będę miał tutaj za bardzo rozpierdzielonego takiego terenu do zbadania. Dobra. O, jakieś dziwne drzwi, takie strasznie chude w porównaniu z innymi. Dobrze, to pierwsze drzwi mamy, ale zamknięte. Tu też jest zamknięte, nie mogę do baszty wejść. Nie lubię tego, a może tu? Tu już jest otwarte i to jest jakiś zamek, coś takiego. Ciema, co to jest? Znaczy za miejsce, w sensie o to mi chodzi. Witajcie w pałacu namiestnika Cefeusa Damaskinosa. Jeśli chcecie rozmawiać z namiestnikiem, idźcie na piętro. Okej, no to od razu możemy z nim porozmawiać, bo jakaś robota, jakiś coś ten, wiesz czy nie wiesz. Po pierwsze przedstawia starszego mężczyznę z długimi włosami, prawdopodobnie to potros widzący. A był niewidzący? Aha, czyli to jest kolejna taka lokacja, żeby rozbudować lore, żeby sobie pochodzić, tak? Taki klimacik. Hashtag klimacik, nic tu takiego nie masz sensownego. Także możemy czynić nasze kroki dalej. Co tutaj jest? To jest po drugiej stronie jestem tego drugiego korytarza, ale jeszcze sobie zobaczymy tu. Siemano, kolano, siema ziomek, kim jesteś? Witaj, jesteś tu dowódcą straży, panie? Dokładnie, a wy rycerze jesteście gośćmi namiestnika, wysłannikami cesarza. Wyglądasz bardzo podobnie do tego typa, który stał na arenie w tym pierwszym takim, zanim się zeszło na dół, który pobierał opłaty za wejście na arenę. Jesteście braćmi? Tak, to my. Fajnie, fajnie, Harald, akurat wpasował się w ten, dobra. W takim razie witajcie w Belwik. Co cesarz potrzebuje w tej średnio znaczącej dolinie? Z całym szacunkiem, dowódco, ale to, co cesarz nam polecił, to sprawa między nim a nami. Rozumiem. Namiestnik polecił mi dostarczyć wam potrzebnych informacji, więc pytajcie. Powiedz nam o mieście. Co chcecie wiedzieć? Jaka jest struktura straży? Dobra, nie wiem czy musimy to czytać, czy to jest takie niezbędne, więc po prostu to chyba przeskroluję, tylko sobie wzrokiem przelecę. Namiestnikowi ten podlegasz, dzielą się na bez rangi elitarnych strażnicy. Strażnicy to ochotnicy, nie ma nowych rekrutów, dobra. Jak tam z przestępczością? Bardzo dobrze, kradzieże i burdy, przestępstwa to rzadkość. Miasto jest małe, nie ma przestępczości zorganizowanej, okej. Jak już to się dobrze ukrywają. Namiestnik, mamy kilka podejrzeń, nie możemy ich powtórzyć. Dobra, to też nie ma nic istotnego. Okolica? Co jest na południu? Podmokłe tereny z dużą ilością jeziorek, dwie osady przy wyjściu z doliny. Brzegi, druga to osada rybacka, druga to agia akacja, też rybacka, znacznie większa, bogatsza. Zakonnicy ubogich, rycerzy Edori, spoko. Co myślisz o zakonie? To co namiestnik. Okej. Przejęli tą wioskę. Spoko, nie ma tam problemu żadnego. Graf nie ma wystarczającej siły. Faktycznie, bo ten zakon z tym grafem ma tam zatargi. I się będą tłuc prawdopodobnie, jak troszeczkę nie załagodzimy wszystkiego. I tak jest trochę załagodzone, ale niedużo. Prośba o pomoc. Tak. Odmówił pomocy. O Jezu, kochany. Nie wiem, czy ja chcę to wszystko czytać, bo i tak ja tego nie ogarnę. Ale wy sobie chociaż poczytacie, nie? Wydaje mi się, że jest uszykowana jak zwykła armia polowa. Ta trzecia armia. 15 setek ciężkiej piechoty zaciężnej, 4 setki piechoty poborowej, kohorta, czyli 2 setki łuczników, kawaleria, lekka jazda, 6 setek. Czyli cała armia liczy 2700 żołnierzy. Fajnie, sporo luda. No faktycznie, jakby przysłali wam całą armię tutaj, to prawdopodobnie z zakonem byście sobie dali radę. Coś koło tego, okej. Ile jest armii polowych? Dobra. Razem 11. Dobra. W każdym razie nie będę tutaj wszystkiego ogarniał, ok? Wezmę sobie jeszcze tylko na północy co jest. Rezyduje Pandoliny. Tarrin. Okej, czyli na północy jest ta twierdza. To do tej twierdzy fajnie było pójść. Tak mi się wydaje. Jakiejś pomocy potrzebujesz? Pytacie jako wysłannicy cesarscy? Jako najemnicy. Rozumiem. Jest jedna rzecz, w której moglibyście mi pomóc. Zapłacę wam 800 solidów za odzyskanie mojego topora. Ciekawe skąd odzyskanie? Z dupy bazyliszka? No ciekawe gdzie go wsadziłeś, stary, ten topór, że nie możesz go teraz znaleźć albo wyjąć. Któreś z tych. Odzyskanie topora? Podczas patrolu w jaskini niedaleko bram miasta zostawiłem w środku moją broń. Udajcie się tam i go odzyskajcie. Na ostrzu jest wyryte moje imię. A czemu zostawiłeś tam topór, panie? To już moja sprawa. Proszę was tylko o odzyskanie go. Czemu nie możesz zrobić tego sam? Bo musiałbym organizować grupę bojową, aby wedrzeć się do środka i wrócić. A nie mam do dyspozycji zbyt wielu strażników. Co jest w środku? Stada tych koboldów i mała grupa bandytów. Zobaczymy, co da się zrobić. Liczę na was. Dobra, czy coś jeszcze? No dobra, to tyle, jeśli chodzi o tę rzecz. Jeszcze questa przyjęliśmy, czemu nie? Wy sobie tam poczytaliście, co chcieliście poczytać. Ja tego za bardzo nie czytałem, bo... Jakby to powiedzieć, jeśli ktoś jest mocno zainteresowany fabułą i całym światem tutaj, to sobie poczyta, a jak ktoś nie jest zainteresowany, to będzie się nudził, więc chcę to wypośrodkować, ok? Jakoś wydaje mi się, że to jest w miarę pomysł dobry. Zanudzanie kogoś... Zanudzanie. Jakby to tak ładnie określić? Po prostu wrzucanie za dużo fabuły, która niekoniecznie jest aż tak niezbędna, nie jest turbo dobrym pomysłem, wydaje mi się, więc chętni. Niech cię Teutamos pochłonie, gnojku. Okej, a to ten strażnik. Zupa za zimna? Może jeszcze panna Miestik macie dokarmiać z własnego talerza. O, jakie fajne. Czekaj, może tu jeszcze coś ciekawego powie. Jeszcze coś? Nie, na 8 nie dostaniesz ciasta na urodziny. Tak to miało być wypowiedziane. Okej, ale my mieliśmy jeszcze sobie na górę pójść i widzę, że tu są schody na górę, także sobie od razu kontynuujmy naszą przekazę. Czekaj, stój. A tam nie było schodów? Albo może tamtymi schodami po prostu wejdę z prawej strony pomieszczenia, to też ma sens. Czekaj, nie, tu nie ma schodów, czyli muszę tamtędy pójść. Już się pogubiłem, taka prosta lokacja, a tu takie problemy. No niemożliwość jakaś. Tak, tylko jedne schody są tutaj. Teraz jeszcze... Porozprawiamy tutaj z wszystkimi ziomkami. Przyboczny namiestnika. Witajcie w pałacu, okej. Wiemy, że jesteście ważnymi ludźmi, bo możemy wam w miarę waszych możliwości. Naszych możliwości. Tu jest zamknięte. A tu jest otwarte. A to nowość. Jakaś biblioteka. Pewnie można tutaj sporo poczytać. Nie ma żadnej przydatnej. Pewnie można tutaj poczytać troszeczkę i sobie expa porobić. Tak też zrobimy. Jeśli się da, oczywiście. Oj. Przepraszam, jeszcze raz to nacisnę, bo coś teraz przewinąłem za dużo. Kurde no, podwójnie naciskam, halo. Czemu podwójnie naciskam? O, dobra. Przewinę wam klasycznie, jak ktoś chce poczytać, to może sobie poczytać. Spory świat został zbudowany wokół tej gry, tak szczerze. Fabuły i tego całego, wiecie, lore. Sporo tego było. Znaczy było, jest! No, a tutaj nie dostałem żadnego expa. Możliwe dlatego, że już czytałem podobną książkę jakąś i wtedy nie dało mi to doświadczenia. Nie mam pojęcia, czy to w taki sposób działa, czy nie. Święte Cesarstwo Tyrkanii. Czy ja podwójnie nacisnąłem? Czekaj. Nie, dobrze, okej, jest. Jeszcze tutaj zobaczymy sobie te książki. Nie ma przydatnego nic. Teraz jeszcze tu. Obrazki! W tych książkach nigdy nie było obrazków. To coś nowego. Nie no, ładnie to jest zrobione, nie? Fajnie i korzystnie. Ale tylko z jednego dostałem expa, z jednej tej księgi, więc to nie rozumiem. No ale okej. Trudno, może musimy się tym zadowolić. Każdy exp jest tutaj istotny, prawda? Z tym gadałem ziombelkiem, jeszcze tylko z tym ziombelkiem nie gadałem. Siemano. Aha, bo ty miałeś taki ubiór tylko, a w biurze normalnie siedzisz, tak? Faktycznie, nie masz kapelusza teraz założonego. W tym kapeluszu naprawdę wyglądał fikuśnie, nie? Naprawdę, koleś... Ubieraj się inaczej, bo twoje imię i nazwisko ci nie pomaga w tym, żeby być traktowanym poważnie. Ale jesteś namiestnikiem, to i tak powinieneś mieć powagę. Tak, poważanie takie. Więc może ma to w nosie, po prostu jest takim outsiderem. Też jest taka opcja. Czego potrzebujecie? Praca dla najemników. Jak mówiłeś, szukamy zadań dla najemników. Są tu jakieś? Nie mogę obiecać, że dowiecie się ode mnie wszystkiego. Wiem tylko tyle, ile powiedzą mi obywatele. Więc w zasadzie to mamy 3 sprawy. O, sporo questów, wow. Jeszcze tamtych w poprzedniej wiosce nie załatwiłem, a już dostaję nowe. No trudno. Pierwsza z nich jest sprawa mojego dowódcy straży Samsona. Nie wiem, o co dokładnie mu chodzi, jest piętro niżej. Okej, to jest już jedna rzecz, już przyjęliśmy. Oprócz tego właściciel sklepu w centrum miasta, Baltazar, potrzebuje wysłanników. Właściciel sklepu w centrum... Dobra. Ma jakiś problem z dostawami. Do tego mamy jeszcze sprawę innego typu. Julia Angelos, przesiadująca w porcie, szuka śmiałków, którzy zrobią dla niej przysługę. Jest jeszcze jeden problem, najistotniejszy. Proszę jednak was o zachowanie tego w tajemnicy. Ostatnio katakumby miejskie nawiedził duch. Duch? Tak, nie wiemy, dlaczego się pojawił. Jedyne co wiemy, to to, że jest oszalały i morduje wszystko, co widzi. Na dodatek razem z nim pojawiły się inne duchy. Zamknęliśmy wejście i utrzymujemy tylko to w tajemnicy przed... Utrzymujemy to w tajemnicy przed obywatelami. Po prostu dykcja dzisiaj mi nie działa. Totalnie mi nie działa. Moja gimba robi co chce. Trudno, mój mózg nią nie steruje. Albo przynajmniej stara się sterować, ale wychodzi mu to tak se. Jeśli ktoś by się o tym dowiedział, wybuchłaby powszechna panika, a wrażenie bezpieczeństwa Belwik prysłoby. Stan ten nie może się jednak trwać w nieskończoność. Tydzień temu znaleźliśmy rycerza, który podjął się zadania zabicia ducha. Nie wrócił, prawdopodobnie nie żyje. Jeśli możecie, to proszę was o pomoc w tej sprawie. Widzę 2 wyjścia z tej sytuacji. Pierwsze z nich to eliminacja ducha. Ale wymyśliłem inne rozwiązanie. W Stromio, wsi na północy, żyje kapłan sprzedający magiczne przedmioty. Moglibyście kupić od niego coś, co zmusi ducha do rozmowy. O, to mi się podoba. Rozmawianie z duchem jest sporo ciekawsze niż bicie się z nim. Więc spróbujemy. Jaka jest nagroda? 1500 solidów, prosto z kasy miejskiej. Okej, podejmiemy się tego. Doskonale, oto klucz do katakumb. Fajnie, to mamy załatwione. Opowiedz nam o mieście, jest bogate, Belwik na ważnym szlaku handlowym. Przed rzekę na północ, najdogodniejszych sposobów na transport ze wschodu. Handel ostatnio podupadł, trzymamy się dobrze, dobra. Jaka jest sytuacja w okolicy? Całkiem dobra, nie ma zbyt wielu chorych na czarną śmierć. Zakon ubogich rycerzy Edori daje się we znaki. Obecność nie jest taka zła. I wyprawy bojowe... Pomocy? Nie mamy pomocy? Czy pomocy powinno być? Pomocy chyba. I wyprawy bojowe rekompensują fakt, że nie mamy pomocy armii cesarskiej. Musicie bowiem wiedzieć, że ostatnimi czasy bandyctwa i różne plugastwa jest wiele. Najgorzej jest na północy, gdzie już jest bardzo niebezpiecznie. Okej. Spoko, dziękuję, powodzenia, na razie, trzymaj się, na razie na gazie. Wysypiaj się i jedz dobrze, tego ci życzę. A teraz my zajmijmy się może tym, co trzeba, bo byliśmy w tej siedzibie. To teraz musimy tak po bożemu zbadać tą całą lokację, bo tych lokacji coś tu się sporo ostatnio zrobiło nowych. Więc trzeba to wszystko poogarniać i wiecie, tak pospamiętywać, żeby się mniej więcej orientować, co gdzie jest. Witajcie w Perle Wschodu, przybysze. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, tu jest wejście. oczywiście zamknięte, syndrom Silent Hilla. Po raz kolejny syndrom Silent Hilla. No trudno, no co ja wam poradzę, nie do się to się nie do, no przecież nie narobia w gacie i tego nie łatworze tak, tym sposobem. Wchodzicie właśnie na wzgórze grobowe, obowiązuje tu absolutny zakaz śmiecenia i niszczenia roślin. O, zniszczyłem roślinę, o, to się nie udało. Ciekawe, czy to się uda zniszczyć. Ojej, rośliny, oj, trudno, ojej. Przykro mi, ale te krokusy niestety będą... Tulipany to bardziej wyglądało na tulipany. Te tulipany będą niestety poniszczone, no co ja ci poradzę, gościu. Taka moja robota. Okej, wejdźmy sobie, może tu będzie jakieś coś interesującego na grobach, może to będą jakieś nawiązania albo coś. Wiem, że w Wiedźminie Trójce były jakieś nawiązania z... jak się wchodziło na cmentarz. W DLC. Anna Laskaris. Okej, nic mi to nie mówi. Zofia Angelos. To pewnie będzie związane z niektórymi tutaj postaciami w tej wiosce, bo nazwiska się będą pokrywały. Michaelis Nikas. Right. Sven Dwubrody. Kapitan statku Hafrus Utos. Hiton Garncarz i jego żona Teodora. No, to są częściowo nawiązania, bo już któreś nazwisko z tego nagrobka już widzę drugi raz, więc gdzieś się już pojawiło wcześniej w fabule. Wybacz panie, katakumby zamknięte. A dlaczego? Wybacz panie, nie mogę powiedzieć. Namiestnik kazał mi przysiąc milczenie. Nie mam przy sobie nawet klucza, musicie udać się prosto do namiestnika. Okej, no to są katakumby prawdopodobnie, więc tutaj będzie można tam już tłuc. O! Ale fajnie to miasto jest zrobione. Jest jakiś mostek? A co jest tutaj? Jesteście już w dzielnicy arystokratycznej. Pamiętajcie, że panują tu szczególne zasady. A jakie? Wymagane jest stosowanie zasad ogłady i ceremoniału szlacheckiego. Zabronione jest szwendanie się, szczególnie po zmroku. Okej, a co jeśli pójdziemy jeszcze bardziej na wschód? To jest jakiś... klasztor chyba. Majordomus Gemestos. Witajcie rycerze w posiadłości lodu Laskarysów. Jestem tutejszym majordomusem. W jakiej sprawie przychodzicie? Na razie to jeszcze chyba w żadnej, no ale tak moglibyśmy tylko pogadać z różnymi ludźmi tutaj, pozbierać fanty jakby się dało, czy coś? Witaj, jesteśmy towarzyszami podróży Jego Ekscelencji Emanuela. Przybywamy jako wysłannicy cesarza. To powinno wystarczyć jako poświadczenie. Rozumiem. Czy mają rycerze jakąś sprawę do mojego pana, hrabiego Laskarysa? Na razie nie, przyszliśmy tylko rozeznać się w sytuacji panującej w mieście. Służę pomocą. Praca dla najemników najpierw, czemu nie? Jest w mieście, czy w mieście poszukiwani są najemnicy? Tak, ale w tym zajmuje się namiestnik miasta, pan Cefeus Damaskinos. W zasadzie mój pan potrzebuje zbrojnej pomocy. Być może jeśli go spytacie, to zdradzi wam o co chodzi. Jak nazywa się twój pan? Konstantyn Starszy Laskaris, jest hrabią. A w mieście? Co konkretnie chcielibyśmy wiedzieć? Gdzie można coś kupić? O właśnie. W centrum miasta jest wiele straganów i sklep dla podróżników. Tu, w domu Laskarysów, gościmy wędrownego antykwariusza. Przesiaduje w salonie za moimi plecami. Gości u nas również trener walki wręcz, niejaki Nicetas Halinces. Czy te imiona były tworzone przez generator jakiś? Czasami ciężko jest je w ogóle nawet wypowiedzieć. Jasna dupa, po prostu muszę się mocno starać, żeby nie przekręcić nic. Wow. Przesiaduje w piwnicy. Poczekaj, nie to miałem wcisnąć. W mieście, gdzie można odpocząć? W gospodzie Perła Wschodu, dobra. Czyli mamy gospodę, mamy wszystko. Skoro tu jesteście, możecie pomóc mojemu panu. Hrabia Laskarys ma problem z synem. Może hrabia zdradzi wam o co chodzi. No okej, zaraz to ogarniemy, spokojnie. To jest zejście na dół? Fajny dźwięk. Można tu wejść? Okej, to jest zamknięte, bo nie słyszałem dokładnie, bo kłapałem gębą i nie słyszałem nic, że to jest zamknięte. Tylko mnie odrzucało, tylko to widziałem. No dobra, z tobą miałem chyba pogadać, nie? I... dałoby radę jakieś walki wręcz się nauczyć z tego, co słyszałem? Witajcie na moim polu treningowym. Przyszliście potrenować? Trenować? Tak, organizuję odpłatne kursy walki wręcz. Będzie to was kosztowało 1000 solidów, ale to dobra inwestycja. Co nas nauczysz? Ćwiczenia poprawią waszą ogólną sprawność i doświadczenia bojowe. Dobra, zapiszmy sobie grę, bo czemu nie? I zobaczymy, ile za to dostaniemy. Dlaczego tu jesteś? Zostałem tu zaproszony przez pana Laskarysa. Moim głównym zadaniem jest szkolenie służby do walki. Po co? Nie wiem, ale to dobry wybór. Czasy są niebezpieczne i nic nie jest pewne. Jeszcze jedno. Zauważyłem, że nosisz mundur armii. To prawda, jestem setnikiem w armii cesarskiej. Konkretnie należę do III Armii Polowej. Zostałem przydzielony jako doradca wojskowy dla władz miasta Belwik. Nikt jednak nie chce korzystać z moich usług, więc zajmuję się czymś innym. Dlaczego nikt cię nie słucha? To przez tego ćwoka Samsona, dowódcę Straży Miejskiej. Ten idiota myśli, że jak dowodzi bandą wymoczków, to jest znawcą sztuki wojennej. Nie chce sobie pomóc, a namiestnik Damaskios w ogóle się nie zna na sprawie. Ale to dobrze, u Laskarysów przynajmniej zarobię trochę grosza. Dobra, to skoro mamy już uprzejmości za sobą, to wypierdzielimy 1000 solidów już, bo czemu nie? Zaczynamy. Co ja dostanę? Jakiegoś expa pewnie. 900 doświadczenia, to się bardzo opłacało. Hajs zdobęda, 900 doświadczenia to jest naprawdę na wagę złota. Opłacało się, według mnie się opłacało. Koniec ćwiczeń, przekazałem wam wszystko co umiem. Dobra, czy któryś dostał level dzięki temu? Żaden nie dostał levelu, matko boska. Jest poważnie. 900 expa to na to wychodzi nie jest dużo. No ale sztuka wojenna jest ogarnięte. Tak, wszystko jest zrobione. Już nie mamy tutaj nic więcej do roboty. Tutaj też jest zamknięte jest. Okej, to tutaj mamy ogarnięte. Jeszcze musimy pójść na górę, ale antykwariusz na przykład jest tutaj. Chciałbym tak do antykwariusza przejść, oczywiście jak gościu mi na to pozwolisz, prawda? Dzięki. On powinien stać w trochę innym miejscu, bo tak jak stoi w wejściu, to ciężko jest to znieść. Tam siedzi ten koleś. Musisz udać się, panie, na piętro, tam jest hrabia. A może ja chcę zrobić coś innego, a nie gadać z hrabią, co? Na przykład chcę zobaczyć, czy dobrze sprzątasz. Jestem z kontroli sanepidowskiej. Dzień dobry. Czy jest tu czysto? Zaraz zamkniemy to miejsce. Jak będzie brudno. Jakiś mały dywanik. Fajnie to wszystko jest urządzone. Tak ze stylem, ze smakiem, O! Tak się zaczytałem, że nie usłyszałem, jak wchodzicie. Witajcie, jestem tutejszym antykwariuszem, gościem hrabiego Laskarysa. Witaj. Chcecie kopieć jakąś księgę? Czy chcecie się nauczyć wykopywania? Ta umiejętność przydaje się w szukaniu różnych historycznych precjozów. Pokaż swoje zbiory na początku. Aha, znowu mamy tomy. Berło otchłani. Okej, przyłbice mocy, zdobiony ornat, czarną stal. Czyli ty generalnie masz bardzo podobny sklep do tego typa w tamtej wiosce, nie? Ale my już tutaj wszystko kupiliśmy w zasadzie. Mamy jeszcze 1300 solidów, można wypieprzyć to na te tomy różne. Ale na razie nie będziemy tego robić. Jeszcze musimy wytworzyć te rzeczy, na które mamy przepisy, nie? To jest istotne. Księgę. Jak uzyskałeś tu gościnę? A, zwyczajnie. Hrabia Laskaris jest znanym mecenasem sztuki, więc po prostu poprosiłem o azyl. Okej, dziwne, że rozmowa się przerwała. Chcę jeszcze z tobą pogadać. Ucz nas kopania. Wezmę 200 monet za kurs dla początkujących i dodatkowe 100 za każdy kolejny stopień. 4. stopień mogę już teraz sobie wziąć. Jak najbardziej kupujemy, czemu nie? Mamy teraz 4. poziom, jak można go kupić, to jazda, jazda. Wygląda na to, że dorównaliście mi zdolnościami, znajdźcie lepszego nauczyciela. Spoko. Odblokowaliśmy 4. poziom wszystkiego i u tego typa można różne książki kupić. Musimy o tym pamiętać i teraz idźmy do zarządcy głównego. Siemano, co tam? A za plecy cię zajdę, będziemy rozmawiać kuźwa przez krzesło. I to nie będzie żaden problem. Zobaczcie, jak to wygląda po prostu. Koleś się wychyla zza krzesła, Harald też i dzień dobry, rozmawiamy się, ma co tam? Ja pierdaczę. Śmieszne to wygląda. Taki wielki fotel sobie koleś kupił. Teraz wszyscy go traktują inaczej. Być może. Ja go potraktowałem zupełnie inaczej niż inni prawdopodobnie. Witaj hrabie, jesteśmy wysłańcami cesarskimi. Witajcie rycerze, z jaką sprawą przychodzicie? Przyszliśmy tu spytać cię panie o sytuację w mieście. Jednak twój majordomus powiedział nam, że masz jakiś problem. Czy chcesz go rozwiązać? Myślałem, że mi strzelą tak fajnie kostki, ale nie strzeliły. Nie udało się, trudno. A wy jako wysłannicy cesarza chętnie go rozwiążecie. Dobrze. Mogę i chętnie wam zaufam. Ale to jest sprawa dla mnie wyjątkowo ważna. Wpierw musicie przysiąc, że nikomu nie zdradzicie, co wam tutaj powiem. Przysięgniemy. Świetnie. Dziwne, poufne to wszystko. W takim razie słuchajcie. Powszechnie znanym jest fakt, że mój jedyny syn spadkobierca jest chory. Choruje na rzadką przypadłość, która była skazą na rodzinie jego matki. To choroba zwana skazą krwotoczną, niszczy go. Nie jest w stanie normalnie żyć, bo każdy ruch może spowodować wyciek krwi pod jego skórę. Śmiertelnie niebezpiecznie jest także każde zranienie. Najlepsi magowie Pelengali potrafiły mu tylko dać czasowe ukojenie. Ostatnio jednak pojawiła się nadzieja. Zamówiłem opracowany w Tonret eliksir, który miał uleczyć trwale syna. I teraz pojawia się ten przeklęty pies, Limenius Angelos. Jak zapewne wiecie, Angelsowie to drugi największy ród w Belwik. Nienawidzą nas, Laskarysów, a my ich. Gdy Lek był już w porcie, kupca, który go wiózł, okradziono. Kupca, okej. Okay. Muszę czytać i muszę naprawdę dykcję sobie poprawić dzisiaj, bo to jest jakiś dramat. Jestem pewien, że zrobiła to ta gnida. Proszę was teraz o pomoc. Nie będzie to jednak zgodne z prawem. Nająłem pewnego złodzieja. Już czeka w karczmie Perła Wschodu. Jego zadaniem jest przeszukanie domu Angielców i znalezienie leku. Nie może jednak tego zrobić sam. Naszym zadaniem ma być włamanie się do domu Angielców? Nie gniewaj się, panie. Tu chodzi o mojego syna. Szczodrze nagrodzę wasze trudy. Jeśli zdecydujecie się pomóc, podejdźcie do tego człowieka i powiedzcie hasło. Morskie lilie. A lilia to się nie przez i pisze? Przez j? Może to inne lilie są. Dobra, nie rozumiem, ale... No, może tak, może tak. Może tu są inne lilie niż w rzeczywistości. Zrobimy to. Dzięki ci, rycerzu. Bogowie będą cię chronić. Powodzenia. No to jest wszystko? Tak, to jest wszystko. Także możemy już stąd sobie na spokojnie wyjść. A co jest tu? Da się tu wejść? No niestety tak nie bardzo. A te drzwi? Kuźwa, wszystko pozamykane. Aż mnie rwie w środku. Normalnie aż mnie rwie. Przyjęliśmy sobie questów. Jeszcze sobie obczajmy dalej teren, bo to nie jest jeszcze koniec tej wioski. Widzę, że będzie tutaj co robić. Ewidentnie będzie co robić. Tylko mam nadzieję, że gra mnie puści do robienia tych questów pobocznych, bo w niektórych miejscach to mnie cofa, bo mówi tam już jest daleko, widzieliśmy ich gdzie indziej. No i to jest na razie troszeczkę denerwujące, bo wolałbym najpierw zrobić te questy, a potem zrobić quest główny, no ale gra tak inaczej sądzi trochę. Miłego dnia, przybiesze! Dobrze, tutaj byliśmy, spoko, przeszliśmy sobie tędy. Ja bym się teraz wrócił, bo ja chcę zbadać to miasto tak po kolei i nie chcę tutaj, wiecie... Nie chcę tutaj skakać po tych lokacjach, żeby później się nie orientować. Więc na razie spokojnie, będziemy sobie tak kaskadowo od góry do dołu, od dołu do góry znaczy się, to eksplorować i wtedy mam nadzieję się nie pogubię w tym wszystkim. Bo tak teraz jak zacznę skakać po tym, no to może być różnie. Także załatwimy to tak jak to powinno być, po bożemu, po chrześcijańsku, dobrze? Dobrze. Jest jakiś skwer w ogóle? O to mi chodzi. Ciekawie to wygląda. Jak jakieś miejsce do wygłaszania płomiennych przemówień albo czegoś takiego. Nie zapomnijcie odwiedzić gospody Perła Wschodu. Znajdziecie tam wszystko, co potrzebują wędrowcy. To też jest zamknięte. Mech. A tędy? Gdzie? O! To jest jakiś bazar. Witajcie, zacni rycerze, przy moim kramie. Chcecie kupić ostrygi z lazurowego portu, tylko soli za sztukę. A może tutaj szeraki lub ryby? Dziękujemy za szczodrą ofertę. Nie skorzystamy. Chcecie rycerze kupić owoce lub warzywa? Pomarańcza tylko 3 solidy za sztukę. Nie! O, nie mogę przejść między straganami. Ta roślina mnie blokuje! Ach, mordercze rośliny. Jesteście tu nowi? Możecie wynająć pokój w Perle Wschodu? Fajnie, że wszyscy mnie o tym informują. Co ja miałem zrobić? A! Przypomina mi się trzecia wielka wojna. To były czasy. Ha! Zaraz, kto do mnie mówi? To tak mówił ten koleś, tylko to nie było napisane, ale w domyśle tak by powiedział. Witajcie, rycerze. Potrzebujecie materiałów? A może sprawić tobie, rycerzu, nowy płaszcz? Mój płaszcz jest aż nadto dobry, niewiasto. Kupimy materiał. A, mamy tylko materiał do kupienia tu. No okej, a ty? Co mi możesz powiedzieć? Zacni klienci, ochotę na beczkę wina, kupić tylko kielich. U mnie znajdziecie wszystko. A masz loryńskie, rocznik 1029? Nie, panie, ale mam wiele innych dobrych win. Jak nie masz loryńskiej 29, to tak jakbyś nie miał niczego. Konrad, widzę, się nie pierdzieli w tańcu, absolutnie. Zrugał typa od wina, że nie ma niczego. Ten to potrafi. Nad drzwiami jest napisane Perła Wschodu. O, czyli to jest ta karczma. Fajnie, ale mamy pełne życie. O Jezu, jaka ta karczma jest duża. Kurna, jest co badać w tym drugim akcie. Serio, jest co badać, jest co zwiedzać. Miłego dnia. Dajcie mi spokój, a ty? Witajcie, przybysze w mojej gospodzie. Witaj, ojcze Adalbercie, po podróży. Czego potrzebujecie? Gdzie możemy coś kupić? Nie mówicie o jadle i napitkach, prawda? No nie bardzo. Ulice dalej, sklep Baltazara dla poszukiwaczy przygód. Do siedziby rodowej Laskarysów. W przeciwieństwie do Angelosów są dość otwarci. Czyli Angelosi to są dosyć takie kutasy w takim na razie. Dobrze wiedzieć, przygotuję się na nich. Wiem, że goszczę u siebie antykwariusza i trenera walki. Dobra, ale w tym miejscu myślę, że zakończymy ten odcinek, bo jest już najwyższy czas, jest 30 minuta. A nie chcę przesadzać, nie ma tutaj za dużo cięć, po prostu dzisiaj musimy eksplorację robić. Na to wychodzi, bo są nowe lokacje, a trzeba to wszystko zbadać, tak? No tak to wygląda. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i na razie.